października 2017 roku, godzina 21.15. To spontaniczne zgromadzenie powstało dziś z potrzeby chwały. Dziś na bazie swojego domu została zaproponowana czołowa dziennikarka śledcza Dafna Caruana Galizia, która od wielu lat zajmowała się odkrywaniem trudnych spraw związanych z stykiem polityki z biznesem. Bardzo kontrowersyjna, znana z ciepłego języka, ostrego pióra, dziennikarka nigdy nie była związana z żadnym cudzołówkiem. Nigdy nie pozwalała sobie być konotowana z jakichkolwiek z stron politycznych. Dziś Malta została zaszokowana potworną wiadomością i tragicznej śmierci. To morderstwo polityczne, które dokonane jest z aktualnie stojącym władzę konsultantów pracy, widać po ilości zgromadzonych tutaj gdzieś na tej promenadzie, maszerujących powoli, rozmawiających, wspominających ostatnie słowa, wspominających ostatnie syna blogu, też artykuły, które zamieszczała w czasie, są głównym tematem zgromadzonych dzisiaj mieszkańców tej niewielkiej wysokości. Zabójstwo dziennikarki to na pewno zmiana reguł gry na scenie politycznej. Ostatnio pisała wiele na temat powiązań z premiera Józefa Muscata z azerbejdżańskich petrodolarowych magnatów. Co stanie się jutro? Czy ludzie nie wyjdą na ulicę i protestują przeciwko barbarzyńskim metodom kneblowania w ust medium? Tego jeszcze dziś nie wiem. Dziś ta spontaniczna manifestacja jest na pewno wyrazem tego, czego ludzie na tej dużej wyspie nie chcą. Nie chcą na pewno dominacji każdej polityki, nie chcą coraz bardziej bezwzględnej dominacji deweloperów. Z Malty dla Was Michał Bejuszewski.